Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Patrycja Buksofiów i witam Was bardzo serdecznie w nowej edycji Bookshelf Touru, czyli w oficjalnym tutaj pokazaniu mojej biblioteczki, którą, jak wiecie lub nie, mam właściwie dopiero od tegorocznych wakacji i w filmie, w którym robiłam reorganizację tej biblioteczki i dopiero wstawiałam tutaj ten regał, który możecie zobaczyć teraz za mną, to pojawiło się bardzo dużo komentarzy, że chcecie ten Bookshelf Tour i nawet ostatnio, jak wstawiałam vlogi, to też się pojawiały te komentarze, że kiedy Bookshelf Tour, więc doczekaliście się. Pomimo tego, że mamy teraz przed 15, to jest już tak ciemno, że ja w ogóle dzisiaj wróciłam sobie ze szkoły o jakieś 13 i miałam takie, o super, jest jeszcze jasno i jest dobre światło dzienne w moim pokoju, więc będzie ładnie widać te wszystkie książki, jakie będę Wam pokazywać, a tu się nagle okazuje, że zrobiła się 14 coś i jest ciemno, zachmurzone niebo i totalnie w moim pokoju jest już ciemno. Także będę musiała tutaj jakoś, wiecie, sobie radzić z lampami, tymi pierścieniowymi i to jakoś porozstawiać, więc mam nadzieję, że te książki będą widoczne. Na naszym kanale jest też Bookshelf Tour od Asi, jeśli ktoś chciałby zobaczyć jeszcze większą ilość książek, bo ja swoich mam około 200 aktualnie, Joanna ma więcej, zdecydowanie więcej. Pola jeszcze Bookshelf Touru nie nagrała, więc jeśli chcecie też zobaczyć biblioteczki od Poli, to piszcie do Poli. Nie do mnie. Dobra, żartuję sobie oczywiście. No a jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądała moja biblioteczka jeszcze jakiś rok temu, no to odsyłam Was do tego starego filmu. Myślę, że teraz, w sensie aż tak dużo książek od tego czasu mi nie przybyło, ale one po pierwsze są dużo ładniej ustawione i po drugie dużo jakby lepiej widać teraz niektóre serie na przykład, że ja takie w ogóle mam, bo wtedy to wszystko było tak porozrzucane jakoś i tak nieraz były pochowane gdzieś te książki, że one w ogóle nie były widoczne. A teraz stoi sobie taki regał i one dopiero, wiecie, tak nabrały takiego tutaj znaczenia w tym pokoju. I też od w sumie tamtego czasu dołączyłam do Moodrave'a, więc mam też w swojej kolekcji wszystkie książki, które wydajemy, więc to też jest taka dosyć nowość. Także no mam nadzieję, że film Wam się spodoba i życzę Wam miłego oglądania. Pamiętajcie oczywiście również o wpadnięciu na Instagrama mojego Booksofiów. Na Bookerowego w sumie też Was zapraszam, tylko że tam się dużo nie dzieje. Czasami wstawimy jakąś fotę. Jeśli chcecie więcej fot na Bookerowym Instagramie, takich wiecie, luźniejszych, jakichś tam naszych, z jakichś imprez czy coś, z jakichś wydarzeń, to piszcie śmiało, to weźmiemy to sobie pod uwagę. A, i z racji tego, że ja wiem, że Wy lubicie patrzeć na mnie w filmach, nie na same książki. Jak to pik mi zabrzmiało, I'm sorry, to strasznie zabrzmiało. Po prostu chciałam powiedzieć, że na końcu tego filmu jeszcze będzie Bookshelf Tour Tag, czyli taki tag, który po prostu znalazłam na jakimś brytyjskim blogu i go sobie zrobimy, żebym ja też tutaj trochę przed tą kamerą pogadała, a nie były to same książki. Także o, jeszcze Wam mogę pokazać wysokość tego regału. O, jakby były pytania o regał, chociaż w tym filmie z reorganizacji mówiłam, to jest regał Billy z Ikei, ten wiecie, taki standardowy. No i on ma jakieś 2 metry, bo ja mam 1,80 m prawie, no to on ma 2 metry chyba 5-6 centymetrów, coś takiego. No, tak mi się wydaje. Zanim jeszcze przejdziemy do wszystkich półek po kolei, bo będę leciała od góry, to pokażę Wam, co mam jeszcze tutaj, bo to jest właśnie regał, na którym kiedyś miałam swoje wszystkie książki. No i właściwie tutaj to są same pudełka, bo tam mam jakieś kosmetyki, tu mam jeszcze swoje stare prezenty z 18. Tu mam plakietkę z tegorocznych targów, ale akurat tą social media, bo tam jako wydawca trzeba było oddać. Tu mam swoją taką półeczkę, gdzie jest wszystko, w sensie kamienie. Moja przypinka z targów z Moonteamu, bo wszystkie takie miałyśmy. Jakaś tam dynia, bo wiecie, jesień. Tu jest kubek, który dostałam od Booker z Pragi. Tam jest kubek z od wydawnictwa kobiecego, bo przyszło z jakąś paczką kiedyś do recenzji. Tu mamy na dole też takie, wiecie, dosyć pierdoły. To jest mój bluszcz. On jest prawdziwy jakby co i żyje cały czas. Ma się dobrze. On już ma pewnie 2 lata już chyba ma. Dobra, nie wiem, ale trochę ma. No i tu na dole, o, pudełko z Jordanów i tyle w sumie. Dobra, więc zaczynając teraz od tej pierwszej półki, na której jak widać są książki biało-żółte. Jakbyście jeszcze nie zauważyli, to ja mam kolorystycznie książki poukładane. Będziemy sobie lecieć od po prostu lewej strony. Dosyć napchane tu mam te książki, więc nie wiem, czy uda mi się wszystkie tak wyciągać i Wam pokazywać okładki. Ale tak, Spadochrony, Miłość Twisted, Mroczna Krypta, V i Schwab, której do dzisiaj nie przeczytałam. Materiał na męża, czyli druga część materiału na chłopaka, na który bardzo czekałam, a mnie tak dosyć zawiódł. Tutaj jest Good Girl, Bad Blood po angielsku.
czyli to jest drugi tom przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki, bo po polsku nie mam, mam tylko po angielsku. Gdyby ocean nosił twoje imię, nie wiem, czy to są jeszcze takie legendy Bookstagrama, że to pamiętają, ale faktycznie. Ten tęczowy most to jest taka fajna książka o, nie, ona jest tak wciśnięta, że nie dam rady jej wyciągnąć, o zwierzątkach. I co się z nimi dzieje po śmierci, fajna była. Monaka Stan Begin Again, tutaj Paula Made Me Do It. Jedyna z rywalek, bo mam serię ogólnie całą rywalek, tylko one są wszystkie porozdzielane. Wszystkiego co najlepsze, no Żółty Grzbiet, więc tutaj tak średnio się wpasowuje, ale to jest takie, wiecie, to jest takie przejście tu, powiedzmy, ombre. Gry Twisted, czyli drugi tom. W ogóle tej serii Twisted jeszcze nie zaczęłam. Practice Girl, o, o, to lubimy. Znajdź mnie, czyli to jest drugi tom Call Me By Your Name, też tego nie wyciągnę. Tamtego lata, tutaj nasze akurat Moondrive'owe. I to stoi obok Oddam Ci Słońce, bo one obie mają takie okładki, że jak widać po prostu jest to taka ramka. I tutaj akurat to była inspiracja z Instaxa. Tu było coś innego, no ale one po prostu pasują do siebie. Dalej mamy Colleen Hoover i Maybe Someday, ale jeszcze tego nie przeczytałam. Grown, czyli książka od Tiffany Day Jackson, którą też mam w planach, ale jeszcze jej nie przeczytałam. To brzmi tutaj teraz jak typowa książkara, po prostu ten film. Tego nie przeczytałam, ale mam, leży na półce od jakiegoś, nie wiem, roku. Nie, właściwie to tylko z tych jasnych tutaj wam powiem, że mam tyle nieprzeczytanych. Potem już będzie lepiej. Co ja chciałam powiedzieć? Tiffany Day Jackson to jest autorka Monday Nie Przyjdzie, więc zaraz jeszcze sobie do niej przejdziemy. Tutaj mamy Ból za ból, czyli pierwszy tom z trylogii Zemsty od Jenny Han. Też wam tego chyba nie pokażę, bo jest za bardzo wciśnięte. Serce Wojownika Słońca, czyli drugi tom Córki Bogini Księżyca, tu jest Wzór na Miłość, Nick i Charlie, czyli nowelka z Heartstoppera, Utkane Królestwo od Tahereh Mafi i jeszcze tutaj Pola mnie zabije, że tak nie przeczytałam, ale no czeka na półce do dzisiaj w sumie Hania też, bo to Hani patronat. Drugi tom trylogii Zemsty, czyli Ogień za ogień i tutaj widać, jak one się bardzo różnią grubością. Zaczytana i Bestia to też pewnie tylko takie legendy i dinozaury, jak ja, bookstagramowe to pamiętają. Ofelia mimo wszystko i tutaj jest serii z Żurawiem, a gdyby tak zniknęły koty, bo to jest właściwie jedyna moja książka z serii z Żurawiem, więc ma tutaj swoje miejsce i na górze leży Daisy Jones and the Six, bo ona ma taki grzbiet, w ogóle czytała ją moja mama, więc ona wcześniej gdzieś stała sobie tu i potem ja ją zastąpiłam jakąś inną książką i teraz ona już nie ma swojego miejsca, ale ona naprawdę ma taki grzbiet, że to są książki po prostu z typu problematyczne, że nie wiadomo totalnie gdzie je postawić, także nie wiem. Napiszcie w komentarzu, gdzie byście ją umiejscowili. Teraz czas na półkę pomarańczowo-czerwoną. Na początku mamy Gdzie śpiewają raki, których też nie przeczytałam, ale powiem wam, że wokół tej książki zaczęło się pojawiać tyle kontrowersji, że ja nie wiem, czy ja to kiedykolwiek przeczytam. Widziałam film, ale chyba jakby no nie będę wspierać autorki, więc nie wiem. Tutaj mamy Whistleblower, ale jeszcze w ogóle egzemplarz recenzencki. Teraz i na zawsze, to jest książka autorek Trzy kroki od siebie, więc kiedyś był na nią hype, ale to też może bardzo starzy użytkownicy Bookstagrama pamiętają. Ja nie wiem co jest, po prostu, że ja mam tutaj tyle takich legend teraz na tej biblioteczce. Book Lovers Emily Henry, to wam często polecam. Eksperyment komedia romantyczna, czyli nasza kolejna książka Moondrive'owa, którą tu mam, ale jej jeszcze nie czytałam. Akurat tej, jako nielicznej w sumie z naszych tegorocznych premier, nie przeczytałam. Tweet Cute jest za bardzo wciśnięte, więc nie będę wyciągać. Perfect on Paper, one w ogóle dosyć ładnie. W ogóle wszystkie książki z Younga ładnie wyglądają obok siebie, bo one wszystkie zachowują taki wspólny vibe. W sumie z tymi z Moondrive'a też, tak maczują tutaj. Długo i szczęśliwie, czyli mój patronat, pierwszy w ogóle. Tu jest Elita, czyli drugi tom rywalek. W ogóle te rywalki... To jest jeszcze stary tom, boże stary tom, stary sposób wydawania książek, kiedy było bardzo dużo zawsze postaci na książkach i one totalnie nie pasują tutaj do tego i nie wiem trochę co z nimi zrobić, ale na razie jeszcze trzymam na tych półkach. To właśnie my, czyli drugi tom, a jeśli to my, Felix Ever After, Monday Nie Przyjdzie, o i właśnie to jest też książka tej autorki, co dorosłej. I Monday czytałam, recenzowałam wam w te wakacje i powiem wam, że do dzisiaj się po tej książce nie ogarnęłam, nie otrząsnęłam, przysięgam. Dalej mamy This Winter, mój patronat zeszłoroczny, o którym pewnie wam niedługo będę przypominać jeszcze, bo to jest super nowelka na święta. Twój Simon to była jedna z pierwszych książek, które przeczytałam w ogóle, jak zaczęłam prowadzić Bookstagrama. The Roommate, współlokatorzy. To kupiłam na targach, zaczęłam to raz czytać, ale potem zrezygnowałam, ale może jeszcze do tego wrócę, bo wszyscy mówią, że to są niby super smuty, niby trochę cringe'owe, niby nie, ale niby ostatecznie ta książka wypada całkiem git. The Astonishing Color of After, to jest po angielsku wszystkie kolory naszych wspomnień, nie wiem, coś takiego. Ja to czytałam w oryginale, więc nie pamiętam, jak to się po polsku nazywa. Motel Calvista to jest
literatura dziecięca jakby od tej autorki, która napisała Spadochrony, więc ten model chcę giga przeczytać. To jest Klaudia Bianek w ogóle i Gwiazdka pełna życzeń. Ja kiedyś czytałam książki Klaudii Bianek, właściwie to tylko te dwie świąteczne i na tym się skończyło. Ale jakby te świąteczne wspominam git. Tutaj jest Magnolia Park, z którą kupiłam, bo był deal na targach w Warszawie w tym roku i akurat Magnolia Parks. W sensie ładnie, podoba mi się i chcę ją przeczytać cały czas, tylko boję się, że będę miała jakąś skrajną opinię na jej temat. Bo są różne, szczerze mówiąc, są albo takie giga pozytywne, albo takie, że nie, totalnie do wywalenia i ja nie wiem, co o tym sądzić. Tutaj jest Sylwia Plath i Szklany Kloszt, to też jest przede mną. Wierzyliśmy jak nikt, ja obiecuję, że ja kiedyś przeczytam Wierzyliśmy jak nikt i no i ogólnie Rebekę McKay, bo... Już raz to zaczynałam, ale czy mi to wyjdzie? W sensie, czy to przeczytam naprawdę w całości kiedykolwiek? Mam nadzieję, że tak. Tutaj jest moja Luienna i Klaudia Pendel oczywiście. O, możecie zobaczyć, jak ładnie Lui jest wydana, więc tutaj zajmuje honorowe miejsce. Zaraz obok Kosiarzy. I tutaj mamy trylogię Miasto Duchów od Victorii Schwab, czyli Miasto Duchów, Korytarz Kości i Most Dusz. Tak, i ją giga polecam teraz na jesień, to musicie przeczytać. To jest też literatura dziecięca, jakby co. Ej, boli mnie już ręka od telefonu, my jesteśmy dopiero przy trzeciej półce, ale dobra. Tutaj, jak możecie zauważyć, pojawiły się już książki, które się nie mieszczą. I lepiej niż wczoraj, leży tutaj dlatego, że wcześniej stało tu, ale teraz leży tu, bo je czytam. To jest Melodia Mgieł Dziennych, która powinna być w ogóle u mojej mamy, ale ona mi ją tu przyniosła i ja nie wiem, dlaczego ta książka tu w ogóle leży. Ale ją tu podrzuciła i nie wiem, czy ona już ją przeczytała, czy co, czy zrezygnowała z czytania jej, ale no, powinna być u niej. I tu jest mój patronat Dom Sióstr Marnotrawnych, dlatego że leży sobie tak luzem, bo co chwilę tą książkę biorę i albo jeszcze coś do niej nagrywam, albo po prostu sobie kończę adnotować, bo jeszcze nie skończyłam adnotować, więc ona po prostu sobie tak leży. Luzem. Dobra, i teraz zaczynając od lewej. Mamy tutaj dwa wydania pierwszego tomu Heartstoppera, bo to jest pierwszy tom, to. W tym takim normalnym wydaniu, wiecie, komiksowym, a to jest wydanie specjalne, które po prostu wydawnictwo mi przysłało z racji tego, że no, miałam patronat nad This Winter, czyli wiecie, ogólnie nad jakąkolwiek książką Alice Osman i oni to w sumie chyba wtedy wysyłali do wszystkich w ramach takich podziękowań, więc fajnie jakby cieszę się, że taka się u mnie znajduje. Tutaj mamy Lato Złamanych Zasad, kocham Lato Złamanych Zasad i gdybym tylko miała miejsce, to ta książka by miała dużo bardziej honorowe miejsce na mojej biblioteczce, ale nie mam niestety takiej możliwości. Tutaj jest I Kissed Shara Wheeler od Casey McQuiston. Ale Shary nie czytałam, One Last Stop czytałam, chciałam je sprzedać, bo mi się nie podobało, ale nikt nie chciał tego kupić, więc jeszcze tutaj jest. Dalej mamy Malibu Płonie i tutaj Malibu Płonie to jest generalnie jedna zdecydowanie z moich ulubionych książek, jeśli chodzi o wygląd jakby na mojej biblioteczce, bo w ogóle ja jestem summer person i pink person. Pink person, jak to brzmi w ogóle. I tutaj ten vibe... Ten różowy tu na tej biblioteczce i może trochę pomieszany z tymi niebieskimi. Najbardziej mi się podoba z tych wszystkich moich półek. Dobra, dalej. Red, White and Royal Blue, czyli moja miłość totalna. Kochamy Red, White and Royal Blue. Tutaj jest Pan Zły Numer. Książka od Lynn Painter, którą również bardzo lubię, ale nic nie przebije lepiej niż w filmach. Tutaj jest Czarny Flaming. W ogóle Czarny Flaming jest giga ładnie wydany, ale go teraz nie wyciągnę. Ale też Wam bardzo, bardzo polecam. To All the Boys I Have Loved Before, czyli moja ukochana Lara Jean. I to jest akurat w oryginale do wszystkich chłopców, których kochałam, bo tych polskich wydań tutaj nie mam na tej biblioteczce. Tutaj mamy w oryginale Daisy Jones and the Six, bo kupiłam to, zrobiłam deala na WTK w tym roku i leży i czeka na przeczytanie i zaodnotowanie, ale to pewnie po maturze. It Ends With Us. Jeśli chcecie poznać naszą opinię na temat tej książki, to musicie zobaczyć film z tegorocznego maratonu z Kołem Fortuny, bo to jest hit. Tutaj mamy właściwie całą tą taką, to uniwersum Hopeless. Hopeless czytałam, Losing Hope zaczynałam, ale nie skończyłam, a tutaj mamy jeszcze te takie nowelki od Colleen Hoover, czyli Szukając Kopciuszka i Znajdując Szczęście. Dalej mamy Gikerelle, Jeśli Jutro Nie Nadejdzie, Autobiografii, o, lubimy autobiografii, All That's Left in the World, jakby to jest to taka książka o jakiejś tam apokalipsie i giga miałam na nią jakby ochotę w tym roku, na wiosnę jak ona wychodziła, ale potem jej nie przeczytałam i przegapiłam ten hype na nią i teraz totalnie mi się nie chce po nią sięgać. Tu mamy moje nieszczęsne The Gravity of Us, nie podobało mi się. Dalej Dunbridge Academy, czekam aż tutaj będzie trzeci tom, bo jak widać to będzie tutaj taki herb Dunbridge, w sensie...
To jest trylogia Dunbridge Academy, jakbyście nie wiedzieli. I trzeci tom będzie już w przyszłym roku, także wait for it. Dalej mamy właśnie dwa ostatnie tomy z tych rywalek, czyli Następczyni Koronę. Tutaj mamy Akademię jakiś tam Mrocznych Zaklęć. To kiedyś Winidia wydawało i ja tą serię recenzowałam wtedy dla nich, ale totalnie nic z niej nie pamiętam. No i raczej Szczęśliwy niż nie Adama Silvery. Tutaj jest taki, to jest dosyć taki nieszczęsny kącik tutaj. Ten sam jeszcze Git? Nie, to The Gravity of Us trzeba by było gdzieś tu postawić, ale dobra. To jest taki miszmasz trochę i nie wiem co z nimi zrobić, bo one mają strasznie specyficzne kolory na tych okładkach po prostu. Teraz sobie polecimy z półką niebieską, taką w sensie z tym takim jaśniejszym odcieniem niebieskiego. To jest drugi tom Heartstopperka. Każde kolejne lato, lato złamanych zasad, więc jak widać tutaj dosyć wakacyjne książki mam. Only Mostly Devastated, rywalki, o to jest pierwszy tom rywalek, jakbyście byli ciekawi jak wygląda. Girl Online, tu jest akurat po angielsku, bo te polskie wydania mam schowane, bo one są strasznie duże i w twardej oprawie i po prostu dużo miejsca zajmowały. Tu jest pierwszy tom tego od Claudii Bianek z tej takiej świątecznej dylogii. Ari i Dante. Tutaj uwaga, uwaga, to jest bardzo ważny element tej biblioteczki i tutaj mamy Ariego i Dante po angielsku, czyli w sensie to jest drugi tom ogólnie, nie? Aristotle and Dante dive into the waters of the world, a tu jest Aristoteles i Dante przepadają w toni życia, które jest oczywiście moim patronatem, jakby ktoś zapomniał. Ja mam takie ego top w tym filmie, że I'm sorry, ja nie wiem dlaczego mi się... O nie, nie wsadzę tego teraz. Dobra, potem to sobie tu ogarnę. Nie wiem dlaczego ja się tak uruchomiłam, guys, przepraszam. Trzy kroki od siebie, bardzo lubię i ostatnio jak przemawialiśmy, Boże, co ja gadam, omawialiśmy mukowiscydozę na biologii, to mi się o niej przypomniało i giga w ogóle nabrałam ochotę, żeby zrobić reread. Podróż nieślubna, tutaj też wakacyjnie, fajnie, to jest fajne Enemies to Lovers, lepiej niż w filmach, uwielbiamy lepiej niż w filmach, a jeśli to my, jeśli chodzi o te książki, które są tutaj do góry, to tak, Happy Place, Emily Henry, czyli tej autorki, co wiecie, Book Lovers i ludzie, których spotykamy na wakacjach, no ogólnie giga lubię Emily Henry, a to jest podobno jej najsmutniejsza książka, bo Paula tak mówi i ja naprawdę bardzo chcę ją przeczytać, ale nie mam teraz czasu. Ogólnie, jak mówię, że czegoś nie czytałam, to wtedy faktycznie to zaznaczam tutaj przy tym bookshelfturze, a jak nic nie mówię, to znaczy, że to czytałam na 99%, nie? Więc jak widać tutaj raczej te, co czytałam, to wiecie, przeważają. Tutaj jest The Long Game. Jeden to jest egzemplarz recenzencki, drugi to jest finalny, ale jeszcze nie został przeze mnie przeczytany do końca i w ogóle zastanawiałam się, dzisiaj wpadłam na taki pomysł, czy nie zrobić przypadkiem filmu o książkach Eleny Armas, dlatego, że teraz jest ta akcja czytaj.pl i tam można przesłuchać sobie The American Roommate Experience chyba, dobra, nie pamiętam jak to się nazywa, ale chciałabym przeczytać i zobaczyć, czy te książki mi w ogóle podejdą. Także tak, tu chyba skończyłam na A, jeśli to my. Gorzki smak jej wielkiej radości to też Tahereh Mafi, Poranek dla dżentelmena o występku i cnocie, Lia gubi rytm, to są raczej tutaj takie starsze te, które czytałam już kilka lat temu. Absolutny fenomen BookToka, TikToka, wszystkiego, czyli The Love Hypothesis. Księżniczka i Fangirl to też jest ta książka z tej serii, co Gikerella. Moje kochane Muchomory w cukrze, one tutaj muszą być, bo kocham Muchomory w cukrze, jakby ktoś zapomniał. Jezu, ja już takiego słowotoku tutaj dostałam, że ja się nawet wysławiać już dobrze nie umiem. Pieśń o Achillesie, moi drodzy. Teraz w ogóle wychodzi to piękne wydanie Pieśni o Achillesie, ale nie mam pieniędzy ani miejsca, żeby je kupić, więc na razie go nie kupię. Siedmiu mężów Evelyn Hugo w tym takim starym pierwszym wydaniu. Elif Shafak 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, to kiedyś przeczytam. 100% jakby. Rozbudź mnie i odkryj mnie, czyli to jest drugi i trzeci tom Julki, bo pierwszy czytałam po angielsku i właściwie go wtedy miałam na czytniku tylko, a te mi wzięła Pola, wydaje nam się, żebym je miała już u siebie i żebym czytała, ale jak widać, no na razie się do tego jeszcze nie zabrałam. No i Wonderhead, czyli drugi tom Kosiarzy i jeszcze tutaj jest kominek, taki o, po prostu wiecie, z świeczką, on sobie ładnie świeci. Nie podpaliłam... Dobra, nie było tego. Już mnie strasznie boli ręka od trzymania tej kamery, więc tak szybko przelecimy przez tą ostatnią granatowo-czarną. Słońce, morze i gwiazdy to jest taka dosyć jakby samorozwojowa książka, kojąca podróż przez starożytne prawdy i ogólnie tu są same cytaty w niej. Więc ona była fajna, taka o po prostu, żeby sobie czasami poczytać, poprzeglądać te obrazki. Ona jest taka kojąca, uspokajająca ta książka, o tak bym to nazwała. Dobrze, Tamte dni, tamte noce i Call Me By Your Name to jest po angielsku. Zostawiłeś mi tylko przeszłość, Never Never od Colleen Hoover, duchy, których nie chcemy zapomnieć. Ej, totalnie zapomniałam o tej książce. Tak teraz na nią patrzę i ja w ogóle zapomniałam, że ja mam tą książkę, ale o Jezu, lol, dziwne.
Zawsze nie trwa wiecznie. O, to Moon Drive, nasza tegoroczna też premiera, która wychodziła podczas wakacji i w sumie też tak dosyć głośno o niej było, więc to wam bardzo polecam, ale jej nie skończyłam. Wiem, jak się kończy, ale nie skończyłam jej czytać, bo sobie zaspoilerowałam strasznie, jak przeglądałam TikToki recenzentów. Ale muszę ją skończyć, bo mega mi się dobrze to czytało. To nie mój problem. Też fajna taka szkolna. Jak podejść rozpruwacza? Kiedyś ją sobie zamówiłam w Empiku z myślą, że na pewno ją przeczytam i no do teraz jej nie przeczytałam. Sezon Luster, giga wam polecam. Jeśli macie minimum 16 lat, to musicie przeczytać Sezon Luster, moim zdaniem. W sensie, na tą książkę też trzeba być tak dosyć dobrze nastawionym psychicznie i gotowym, więc to nie jest taki must read zdecydowanie dla każdego, ale jeśli czujecie, że poradzicie sobie z taką ciężką tematyką, która jest tutaj poruszana, to giga wam polecam. Materiał na chłopaka, tak jak już wcześniej wspominałam, Córka Bogini Księżyca, czyli pierwszy tom z tych książek, co tam były do góry. Weź wdech i policz do 10, oh my god. No, ona mi się tak kojarzy w ogóle z tegorocznymi wakacjami, ta książka, że to jest jakiś fenomen, naprawdę. I Jezus, fajnie mi się to czytało. Fajne wakacje w ogóle w tym roku były, nie? A teraz co? Teraz gniew w klasie maturalnej i tyle z tego. Nasz ostatni dzień. O, też jedna z pierwszych książek, które czytałam w ogóle na Bookstagramie, jak założyłam. Ten pierwszy, ostatni dzień i uwaga, to jest niby drugi tom, nie, to nie jest drugi tom, I'm sorry, to jest prequel, czyli to, co wydarzyło się przed. I ja się tak na to cieszyłam. Kiedyś miałam ogólnie gigafazę na Adama Silvera, jak byłam młodsza, a teraz jakby w ogóle mi się nawet nie chce zabierać za tą książkę. Tak samo jest z Pogromcą Nieskończoności, który jest drugim tomem Syna Nieskończoności, który jest tu, więc już nie będę wam go tutaj potem wyciągać. I też się giga cieszyłam, jak wychodziło, a potem przyszła do mnie ta książka, jakoś nie wiem, zrezygnowałam z tego challenge'u. O, za to tutaj mamy Księżniczkę Dusz, bardzo fajny retelling. Taki dosyć fantastyczny, ale taki w sumie, jak nie lubicie takiej hard fantasy, to wam się też spodoba. Niewidzialne życie Adi LaRue. Giga bym chciała zrobić reread Adi, ale pewnie mi się to nie uda, ale ogólnie Adi top. Ja jestem tą osobą, która akurat bardzo lubi Adi LaRue. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata, czyli to jest pierwszy tom Ariego i Dante. Tu mam Mechaniczny Anioł. To jest jedyna Cassandra Clare ogólnie na mojej biblioteczce i ja nie wiem, co ona tu robi tak naprawdę, bo Hania mnie namawiała, żeby to czytać, Pola mnie namawiała, żeby to czytać, a ja i tak tego nie przeczytałam, więc w sumie nie wiem, czy ja kiedykolwiek podsięgnę. To już mówiłam. Tusz to też w ogóle chciałam sprzedać. Jak ktoś by chciał kupić Tusz, bo w sumie tej książki już nie ma, chyba dostępnej aż tak dobrze na jakichś tam innych tych, tak mi się wydaje, na stronie księgarni, to możecie dać mi znać. Hardland i Siedmiu Mężów Evelyn Hugo w tym takim specjalnym wydaniu z obwolutą, które jest giga ładne. A tutaj mamy jeszcze Drugą Śmierć Eddie Violet Bond, dlatego że mi się tutaj nie mieści wokół tych, wśród tych książek. I w ogóle to dam Joannie, bo to jest drugi tom książki od bestsellerek, czyli jak to się nazywa? Pieśń o... Coś mi ostrości nie łapie. Pieśń o płomieniach i mroku. I jak wróciłam teraz po targach, to ta książka na mnie czekała u mnie w domu, ale ja nie czytałam pierwszego tomu. W sensie Lopiv, czyli pierwszej książki od bestsellerek. I nie prosiłam o nią, a ją dostałam chyba w ramach prezentu od wydawnictwa. Nie wiem, bo nic nie było napisane, się nie dowiadywałam, ale no jakby ja jej nie chcę czytać, bo mnie to w sensie no nie interesuje mnie zbytnio akurat ta fantastyka i ta seria, więc you know. I jeszcze od razu sobie zaliczymy na dole te półki, kurde, ta ostrość mi się gubi coś. Tu jest Alice in Wonderland po angielsku w takim wydaniu do nauki angielskiego, bo to kiedyś na korepetycjach robiłam. Szóstka Wron, tutaj się nie wypowiadam w ogóle. Rok 1984, kupiłam sobie swoje wydanie, bo chciałam, a poza tym to niedługo będzie moja lektura. Zakochaliśmy się w nadziei, to niedługo to przeczytam, przysięgam, że jeszcze w tym roku to przeczytam. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, to jest taki trochę Dark Academia. Ojeju, i tutaj teraz tak, nieszczęsne, wszyscy jesteśmy łotrami, które tak mi się podobało i jakby tak dobrze się zapowiadało. A potem przyszedł do mnie drugi tom, czyli Wszystkie nasze klęski, na który też giga czekałam. I przeczytałam tyle. Tyle jest przeczytane i ta książka cały czas jakby stoi, wiecie, zaczęta i tyle mi zostało do skończenia. Także ja postaram się ją skończyć w tym roku, ale ja nie wiem, czy to się uda. Gdyby był ze mną, nasz absolutny Moondrive'owy hit, który też wam bardzo polecam. I Promyczek, on się nie zmieścił w tych białych, bo jest gruby, więc stoi tutaj na dole. A dalej już mamy samą właściwie biomedikę i zbiory maturalne. Tu jeszcze w ogóle zawsze moje wademeka leżą teraz do matury, więc ogólnie to jest kącik już tutaj stricte nauki. Przy okazji pokażę wam jeszcze, jak tutaj się prezentuje moje Moondrive'owe serie, bo one stoją na tej szafce,
która jest tu przy toaletce i właściwie tutaj na niej się dużo nie zmieniło. Tam z tyłu są książki dosyć takie starsze, które ja posiadam już od jakiegoś czasu, więc jeśli je chcecie zobaczyć, no to muszę Was odesłać do tego starszego bookshelfturu, bo nie będę ich teraz wszystkich opisywać, bo to są same właściwie stare wydania i nic ciekawego. Tutaj mamy tak, Edytę Prusinowską i Truskawkowy blond i Opowiem o Tobie gwiazdom, Without Merit od Colleen Hoover, całą serię Legenda, które w ogóle stoi nie po kolei, teraz to zobaczyłam, bo Buntownik to jest ostatni tom. To jest taka dystopijna seria. Tutaj mamy całą serię Delirium, też w tym nowym wydaniu i opowiadania do tego. 7 razy dziś i tutaj mamy już właściwie szczotę Długo i Szczęśliwie. Nie wiem w sumie, czemu ona tu stoi, bo tam mam to takie dobre wydanie. To w sumie to mogłabym schować. Pieśni, Syreny i Zwykli Śmiertelnicy, czyli takie dwie książki od Younga, które tam dostałam w jakichś prezentach czy coś i one w sumie też tak dosyć randomowo tu stoją. A jeszcze jeśli chodzi o te książki, które mam tutaj na tej półce, to tam z tyłu są Harry Pottery same, tam za tymi figurkami Lego. No a tutaj mam Rok Pełen Marzeń, Okrutny Książę i Zły Król, Zły Król i The Wicked King, czyli no to, tylko że po angielsku. Cinderella is Dead i This Poison Heart. O, This Poisona mega lubię, a Cinderella jeszcze nie czytałam. 3 książki od Agaty Christie, jedyne, które posiadam, czyli Dom Zbrodni i Nie Było Już Nikogo i Śmierć Nadchodzi Jesienią. Buntowniczka z Pustyni, Ostatniej Nocy w Klubie Telegraf, Wrony i tutaj jest tak, Duma i Uprzedzenie w tym takim wydaniu, co kiedyś było w jakiejś prenumeracie i wszyscy to kupowali przez TikToka. Ja to też kupiłam za jakieś 10 zł, ale nie wiem, czy ja tą książkę przeczytam. W sensie ona ładnie wygląda. O, o, to Wam mogę pokazać, że ona tak ładnie wygląda. I tu jest komiks Dune pierwszego tomu. Jeszcze teraz mi wypadła zakładka z targów książki w Krakowie z 2019. To były pierwsze targi, na których ja byłam, więc jakby tutaj jest, wiecie, namacalny dowód, że ja tam byłam i że faktycznie brałam w nich udział, a teraz wiecie, 4 lata później też byłam. Także slay. Okej, więc w tym momencie widzieliście wszystkie moje książki, które są u mnie wystawione jakby, wiecie, na widok w tym pokoju, bo są też pochowane gdzieś tam po szafkach, jakieś stare, ale to już bez przesady nie będziemy tego wszystkiego wyciągać. Lecimy teraz z Bookshelf Tour w Tagiem, który... Jak dużo książek masz w swoim pokoju? Także ten regał mieści około 125 książek, bo to przed chwilą na szybko liczyłam. Tam mam jakieś 50 na tych dwóch, plus te wszystkie pochowane, no i to wszystko daje około 200 książek, tak jak już mówiłam na tym, na początku tego filmu. Czy to jest dużo? Jakby w porównaniu do tej kolekcji, do tego, od czego ja zaczynałam, to jest bardzo dużo, no bo ja właściwie tutaj w tym swoim pokoju, no to miałam, wiecie, pojedyncze książki. To nie zmienia też faktu, że u mnie w domu ogólnie jest dużo książek. Dużo też jest pochowanych, gdzieś tam poprzekładanych. Trochę tu leży i nie ma takiego jednego miejsca, gdzie wszystkie te wydania i tak dalej mogłyby zostać zebrane. Tak jak u mnie to do tych też w sumie było w pokoju, no ale cóż, trudno, może kiedyś będzie. Jaka jest najstarsza książka na Twojej biblioteczce? Gdybym miała tutaj te wszystkie książki, które miałam w dzieciństwie, to bym pokazała którąś z nich, bo to na pewno któraś z tych, ale pokażę Wam jakąś z tych pochowanych. O, mam tutaj na przykład Małego Księcia, takie o po prostu wydanie, które dostałam kiedyś, jak byłam jeszcze w podstawówce, więc ogólnie Małego Księcia lubimy, no. Najnowsza książka na Twojej biblioteczce. Ostatnio nic nie kupowałam, także na targach też nic nie kupiłam, więc najnowszą książką, którą ja posiadam, byłby właśnie ten drugi tom od bestsellerek, ale no to nie jest książka, którą ja chciałam, także tak dosyć średni tutaj, ach, dobra, okaz z książki, ale niech będzie. Najgrubsza książka, jaką posiadasz, i tutaj się waham, bo nie wiem, bo nie chce mi się teraz sprawdzać tych wszystkich grubasków. Adi jest dobrym zawodnikiem, bo ona ma jakieś 600 coś i ewentualnie wierzyliśmy jak nikt. Ogólnie trochę mam tych takich grubasków, albo jeszcze Małe Kobietki, bo ja mam to takie wydanie, nie chcę mi się go teraz wyciągać, to takie wydanie, gdzie jest pierwszy i drugi tom, czyli Małe Kobietki i Dobre Żony od razu i to jest dwa w jednym. Poradnika kiedyś wydała takie wydanie filmowe i tam jest zdjęcie Timiego w środku, jakby co, więc dlatego w ogóle mam tą książkę, bo czytałam tylko pierwszy tom Little Woman. Najkrótsza książka, jaką posiadasz, tutaj już nie miałam wahań, bo o dziwo, to nie jest żadna taka książka, wiecie, w tym takim formacie o, typu jak Mały Książę, tylko takie coś, to jest też książka i to jest A Guinea Pig Nutcracker i to jest, uwaga, uwaga, kupiłam to w TK Maxie rok temu przed świętami, to jest książka, historia, wiecie, dziadka do orzechów i tu są zdjęcia świnek morskich, które są przebrane za bohaterów z Dziadka do Orzechów i to jest jak sztuka teatralna, wiecie, że one są na, no, na scenie
I to jest, aha, i to jest w ogóle świąteczne wydanie z tego Dziadka do orzechów, chociaż w sumie to jest świąteczna bajka. Aha, dobra. Dobra, sorry, wytnijcie to, tego tutaj nie powinno być. I widzicie tutaj te świneczki i to są prawdziwi aktorzy w ogóle, te świnki, w sensie no prawdziwe zwierzątka, nie narysowane, nie namalowane, tylko to są porobione zdjęcia tych świnek. I z tego co pamiętam, to jeszcze ogólnie wszystkie jakby dochody z tych książek czy coś tam były na jakieś fundacje poświęcone świnkom morskim przekazywane. No zobaczcie, no to jest w ogóle, to są te wszystkie świnki! No i... Tu jest tak. Ona jest po angielsku ogólnie. Dorwałam ją w TK Maxie. Jakby w tym roku jeszcze była jakaś taka z tej serii, bo ogólnie to jest cała seria i więcej tutaj jest tych książek z tego, bo ja mam Dziadka do orzechów. Jeszcze tutaj możecie się przyjrzeć tej na okładce. Ona jest tak ładna w ogóle. Mam tego Dziadka do orzechów, ale z tego co pamiętam, to było coś jeszcze. Mam. Ta cała seria się nazywa Guinea Pig Classics. I wiecie co tu jeszcze jest z tego? Duma i uprzedzenie. Z tymi świnkami. Oliver Twist to w sumie mniej znane, ale Romeo i Julia. Romeo i Julia z świnkami morskimi w roli głównej. Jezu, dobra, ja zapomniałam, jakie to jest super. I jeszcze tutaj Christmas Carol i A Guinea Pig, coś tam, Nativity. Byście zobaczyli takie te w TK Maxie te książki, to weźcie mi wyślijcie zdjęcie. Więc podsumowując, to jest najcieńsza książka, którą posiadam u siebie na biblioteczce, bo ma jakieś, nie wiem, 20-naście stron. Jaki gatunek najbardziej, w sensie najbardziej dominuje, po prostu dominuje na twojej biblioteczce? Tak to jest, jak ja tłumaczę pytania z angielskiego. Generalnie myślę, że już to zauważyliście, że są to książki młodzieżowe, na pewno nie fantastyka, myślę, że jednak te romanse obyczajówki i przede wszystkim te młodzieżówki u mnie przeważają na biblioteczce. No i tak, to by było na tyle w tym filmie. Muszę się napić, bo już dostałam takiego słowotoku, że po prostu masakra. Pijcie wodę, dbajcie o siebie i życzę Wam miłego popołudnia albo wieczorku, albo w sumie rana, dobra, zależy kiedy to oglądacie. Do następnego filmu, pa pa!